Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku Don't Starve Together. Jest ze mną oczywiście don'tstarve.pl. Cześć. I ja wykluwam dzisiaj jajko dalej. Tak, i kontynuujemy. W ogóle... Ugotuj coś. Tak, też o tym myślę. Mamy jedzenie, także jest okej. Okay. I takie małe ogłoszenie, właściwie całkiem duże ogłoszenie na tę serię. Tak, takie zmieniające połowę życia ludzkiego. Dokładnie, i szczególnie naszych widzów. No, więc postanowiliśmy, że generalnie tą serię czas już zakończyć. Przynajmniej ten sezon. Dokładnie, bo Madzia planuje jeszcze kolejne sezony. Z tym, że ja sam jeszcze pomyślę dokładnie, czy na moim kanale będzie coś together. A gdzie moje śniadanie? Ojej, no to ci zaraz dam, no. Proszę, czekaj. A właśnie nie, masz lodówkę, tam jest wszystko w lodówce. Dzięki. Dodatkowo, co my się rozwodzimy na tym, że będziemy kończyć serię, skoro oni już po tytule filmu dzisiaj to widzą? A widzisz, bo ty nie robisz... Ja to czytałem te komentarze, że ty zawsze robisz end, a to powinno być dodawane dopiero po kilku dniach, że to jest end. Tak, potem się pytają, ale Madzia, kiedy kolejny film? I zdziwienie, że bana dostali, no. A to właściwie nie wiem, ale no to dobra, no to dam taki sam tytuł jak ty. Ja lubię być oczywista, że tak powiem. Okej. Okay. Ja nie lubię być typowo kobietą, że zmienia zdanie co 5 minut, bo coś jej się na mózgu roiło, no. Gonią mnie pająki, ale spoko, dam sobie coś. Ja cię uratuję. Wiesz co, tak się zastanawiam, nie? Bo skoro to jest jakiś ostatni odcinek, to można by to było jakieś tak mega uczcić. Chodź, zginiemy u pająków. W sensie nie, o właśnie, można wywołać królową, nie? To będzie temat spokojnie na parę odcinków, na parę dni. A może słuchaj, poczekajmy, aż mały tuś nowy się wykluje i weźmiemy go do królowej pająków i złożymy go w opierze i ona go tak rozbebeszy, wypruje mu flaki, a potem nas zje. Kusząca propozycja. Ale no nie wiem, no możemy to zrobić teraz, on się też wykluje, nie? W czasie, jak będziemy z nią walczyć. Dobra. Ja nie wiem, kiedy on się wykluje, bo nie pamiętam, kiedy go zacząłem wysiadywać. Tak naprawdę. Przyleci do ciebie, jak się wykluje. Dobra, skoro ja tak się w każdym razie przygotowuję. Mam dwa oszczepy, właściwie włócznie. Sobie robię po prostu mega... To też chyba powinno mnie. No tak. Robię sobie mega dobrą zbroję. Mega dobrą zbroję, tylko... Czy my mamy marmur? Coś było kiedyś, wiesz? Mamy dwa marmury, o wow! Faktycznie. Czego ty się zrobiłem zbroję? Nie, no dobra. Zrobię sobie tą zwykłą drewnianą. Musiaj też zrobić zbroję? Ojej! Cóż to jest? Dobra. Ja właściwie zbroi nie posiadam, jak to ja, zwykle. No ja też rzeczywiście nie mam, wiesz, tylko że ty swoją spaliłaś. Oj, ale to był wypadek przy pracy. A ja wykorzystałem. Dobra, tak, wyrzuciłeś ją, bo miała 1%. Nie kochałeś jej. No ale to było, wiesz, twoja miała 54%. To jest dopiero wyrodna matka zbroi. Powiedzmy. Czekaj, może to drewienko zostawię. Jak jesteś gotowa, to ja proponuję rozpoczynać. Ale noc idzie. No to wrócimy się do obozu, wiesz, będzie większy fan. Ale już noc idzie. Daleko nie doszliśmy. Ojej, każesz mi, wiesz, tak długo czekać. A ja ci tam nic nie każę. Emocjonuję po prostu, Wilson mi już chodzi, tu jest jakiś pająk. Nie, dobra, jak chcesz, możemy czekaj, poczekać. Czekaj, bo ja chcę iść po nasionko. O, widzisz, przynajmniej trzy, te jedwabie już mamy. Wow. A jeszcze coś by się do w ogóle leczenia przydało, wiesz? Bo można zrobić jakieś pyszności do leczenia. Ja sobie zrób zrobię najpierw do leczenia psychiki. Ama, zjedzone. I... No moją psychikę kto uleczy? To widzisz, no to trzeba mu powiedzieć, że też potrzebujesz. No przecież ja mam schizy już drugi odcinek. No to idź sobie, pozrywaj kwiatki. Nie ma tu kwiatków. Są przy ulach, nie? A ule nam już nie będą potrzebne. Dobrze. Powiedziała, wychodząc z mieszkiem, kiedy jest praktycznie 2 godziny do nocy. No i wiesz, co? No i właściwie to nie wróży ci dobrej przyszłości. Dzięki. Ale spoko, jestem miły, bo teraz zrobiłem ci kolację, taką mega dobrą. Będziesz tak, sobie ją mogła jak zjeść. Zginę, to położysz ją na moim grobie, tak?
też, ale jeśli nie zginiesz, to sobie będziesz mogła zjeść. To masz dodatkową motywację i to jest ten garnek, tak, że go sobie zjesz, jak będziesz tam miała 0 punktów nasycenia i wtedy go sobie zjesz i masz pełno. Tylko nie wiem, on chyba w ogóle nie leczy zdrowia, także na zdrowie to raczej dobre nie będzie. Ale na zdrowie. Ja na kolejny sezon muszę sobie dodać 2 mody. Pierwszy, co pokazuje, jak co ugotować tutaj, a drugi, co pokazuje, ile dana potrawa naprawia czego. O, to widzisz, to ci w ogóle polecę, że jak co ugotować, bo no nie powiem, dobra kucharka to raczej z ciebie nie jest. Dzięki. Jajko mi zamarza, czemu ty się tuś-tusie mnie opiekujesz? Nie, ja chciałem to jajo, nie? A ty widzisz. W ogóle teraz jest jakieś ciepłe mega. No czy ciepło tak... mu. Bo jest czerwoniutkie. Tak, a właśnie, idź spać do namiotu. Czekaj, muszę jajo, bo... Czekaj, bo tu mu ze zimno. Boże, patologia z jajkiem. Myślałem, że dałaś jajko do tego. O. Od kiedy ty moim jajkiem tak się przejmujesz, no? Nie, bo właśnie myślałem, że w końcu przejrzałaś na oczy. Nie. Ale... Jestem dalej ślepa. Spoko. I teraz zgadnij, jak ja tu gram, jak jestem ślepa. Jej, mamy coś do małego. A masz jakieś do niego jedzenie? No oczywiście, aż 17. Patrz, też poszedł spać. Możemy też iść spać. Daj mi ten mój garnek. Nie wchodź tam. No właśnie. Nie zauważyłam, ale daj mi garnek, bo jestem mega, mega głodna. Masz. Zaczekaj. To wyrzucę. Dobra. Ja sobie tutaj zostawiam w ogóle te wszystkie moje pierdoły. Chester, zostań, nie patrz na moją śmierć. Idziemy. Ja na pewno zginę. Czekaj, bo garnek mój został. Chodź garnek. Faza pierwsza to będzie odciąganie pająków. No i w nadziei, że przeżyjemy. To ty będziesz odciągał, a ja będę bijał kokon. Nie bij kokonu, bo to wejdzie jeszcze więcej. To trzeba, wiesz, rozegrać taktycznie. No może nie w taki sposób jak teraz, ale popatrz, wychodzą 3. No, wyszły jeszcze kolejne. Ała. 6. O to teraz chodzi. Widzisz, teraz trzeba je po prostu zniszczyć. A ja idę bić kokon, tak? Tak. Czekaj, wracają. Tuś-tuś, nie teraz. O, tuś-tuś mi pomaga, jakie to jest słodkie. Ojej, ależ on ci pomoże. No i mi pomoże, bo ja mam większe problemy. Ja mam większe problemy tutaj. Jej! Wow. Zniszczone! Po kokonie, nie? Tylko, że jeszcze pająki zostały. Możesz mi trochę pomóc? Nie. Znaczy nie obraziłbym się. No już idę ci pomóc. Czekaj, bo mi pająk ucieka. Ała, dobra, to się robi. Niebezpieczne, naprawdę. Już bije się. One skaczą. Ała! Kurczę, ale one są... W grupie one są naprawdę niebezpieczne. A możesz stanąć chociaż na 5 sekund, bo nie mogę żadnego tu. Jasne, stanę sobie, mam 50 punktów zdrowia, tak dużo, że spokojnie, nie? A chodź tu, bo mnie teraz zjedzą, bo mi zostało 100. Uciekaj! Tylko one są strasznie silne, na serio, trzeba... Tuś-tusie mi zabiły! Aha, dobra, 8 punktów, jak teraz ten na mnie skoczy, to jest po mnie. I skoczy, mówię ci! Wow. Ojo, jeden zasnął, to ja go zabiję. Trzech skoczyło i że mnie nie zabiło, co zrobiłem. Czekaj, bo na mnie tu skaczą, gryzą. Robię sobie ama miodem i mam 35 punktów. Nie jest źle. Nie, mam 74. Dobra, wszystko wybite, można zbierać. No, to dziś powinno było tak trudno. No tak przeżywaliśmy. No. No także to jest do zniszczenia. Znaczy no w pojedynkę byłby problem, ale no, w dwójkę daje radę. No a ile tego mamy? Pajęczyna. Czekaj, posadzę ten kokon, niech sobie rośnie na nowo. A myślałam, że pajęcza królowa wylezie. Też tak myślałem. A nie chciałam. Wow, myślałem, gdzie już wylazłeś, ty mały cymbale? Jeszcze cię ugryzł. No jaki bezczelny. Daj mi ten gruczoł. Co byśmy jeszcze mogli zrobić? Ja proponuję odwiedzić wielkiego ptaka. Zniszczyłeś się za nim? Albo nie, wiesz co, mam lepszy pomysł. Zniszczyć cywilizację konkurencyjną dla nas, czyli wioskę świń, dobra? Możemy nie, zróbmy to, czego pragnąłeś od początku serii. Czyli... No? Czekaj. Nie, naprawdę nie pamiętam. Wybijmy wszystkie koalefanty.
O! Jest faktycznie dobry pomysł. Nie. To jest naprawdę dobry pomysł. Tylko, aha, bo mi się skończyła zbroja i znowu muszę sobie robić od nowa. Ja mam jedną. Mojej zostało 19. A w ogóle nam tutaj ten pole obróciło. Poczekaj na mnie. Czekam, czekam. Kupy sobie pozbieram. Ja sobie zrobię szybko tą... O, dobra, tu jest. Parę kłód. Okej. Jestem gotowy, możemy iść. No to chodź. Potem możemy na tego dużego ptaka iść, tak. Okej, a gdzie jesteś? No w obozie u słoni. Okej, no to idę. No, faktycznie tutaj dużo kwiatków zbierałaś. Dobra. No, powiedziałeś, że mogę. Oczywiście. A, czemu wszystkie na mnie się rzuciły? Super, brawo. Ale szybko umarłam. Patrz, no i już, nie? Teraz ja będę straszyć. Słuchaj, mówię ci, to da się taktycznie zrobić. Tak, przez mur ja też potrafię. No widzisz, trzeba było to wykorzystać, a nie... Skąd ja miałam wiedzieć, że wszystkie na razie się rzucą? Wzięłam tego jednego gatunkowego. Czekaj, one już są okej, nie? Znaczy, to potrwa może 100 lat, niż te wszystkie wybije, bijąc moją metodą, ale po jakim... Ała! Ale po jakimś czasie to się uda, naprawdę. Jasne. W ogóle, Przemek, słuchajcie, dostał info, że można sobie teraz załączyć jeszcze DLC właśnie na serwer, więc jeżeli mi się to uda, to... Przestraszyłam, słonie i świeci. Jeżeli mi się to uda, to właśnie w kolejnym sezonie będzie już i DLC. No tak, to jest właściwie tak trochę ukryte. Napisał mi to jeden z widzów, ale ogólnie to nie jest jakaś super tajemna wiedza. No, da się to zrobić. I myślę, że od stworzenia właśnie tego DLC w Together do kolejnego update'u, który już prowadzi otwartą betę, czy właściwie ogólnie pełną wersję tego Together, to już będzie naprawdę niedługi czas. Także jak ktoś jeszcze nie ma Together, to myślę, że już niewiele czasu zostało oczekiwania. No, mam taką nadzieję. A wiesz co? Nie wiem, skąd mam w ogóle jeszcze jeden garnek. Tak mi się wziął. Dziwne, bo tamten zjadłem, nie? Tak mi się... Ja swój też zjadłem. Wziął znikąd. Dziwne. I jestem trochę głodny. Znaczy, nie, właśnie nie głodny, ale moje serce ubolewa. Ojoj. Ja nie mam już serca. Dobra. Ten biały jest najbardziej pobity. Tego jestem właściwie dosyć pewien. Także Też meteorytów. Ducha atakuje. To możesz tu przyjść. Ja sobie chętnie go wykorzystam przeciwko elefantom. No, uderz ja go. Ja ptaka straszyłam. Dobra, w ostatniej chwili uciekłem. 18 punktów zdrowia. Raczej nie... Ja tam chyba jeszcze jeden kokon mam tutaj w swoich rzeczach, wiesz? Pszczela mina. A gdzie jest Chester właśnie? Chester został w nowym obozie. To super. Wiesz co, jaki będzie mój koniec? Chyba najbardziej... Chyba jeszcze gorszy niż... Chodź tu do mnie. No właśnie, chodź tu do mnie. Będziesz mi musiała oświetlać drogę. Znaczy w ogóle... Po prostu tutaj sobie przecież poczekamy. Masz ognisko, masz. Nie mam ogniska, nie mam ogniska. No przecież w środku tu jest ognisko, chodź, poszły spać. Aha, racja, racja. Chodź. Jaraj. Dobra. No. Co, masz tu coś dobrego, bo no nie ukrywam, jestem trochę głodny. Znaczy nie głodny, no tylko ciągle boli mnie serce. Ach, i twoje biedne serce. No, ile miałaś szyszek. Nic na pewno nie jest do jedzenia. No bo ja wszystko zjadłam. Dobra. Nasionka są do jedzenia, wiesz? O, masz nasiona? Faktycznie. Mhm. One są dobre, one po ugotowaniu są mega dobre. Także jak sobie je wszystkie upiekę, to się trochę wyleczę. W ogóle ciekawi mnie, czy jak będę duchem, czyli jak umrę, to czy zacznie się odliczać taki czas, podobno tak jest, że jak się umrze, to że zacznie się taki czas odliczać i właśnie wtedy świat się kasuje. No to proszę, tłuknij jednego i zobaczymy. Czekaj, jeszcze chcę to spróbować rozegrać taktycznie, potem może się tam zabić. Jeśli ci tutaj nie wyjdzie, to z dużym ptakiem. O, dobra.
ładnie, bez żadnego draśnięcia. Z jakie one straszne odgłosy wydają. Czekaj, bo jeszcze są stanów. O, nie, to ty ich przestraszyła się, okej. Okay. Kontynuując, możemy go zaatakować. On jest naprawdę strasznie silny, jego bije. Nie. Wow, i był jeszcze przede mnie faktycznie, super. Nie ma chyba żadnego licznika, nie? Znaczy, on się chyba aktywuje po 2 minutach, mi się coś tak wydaje, ale nie mam pewności. Kiedyś był na 100%, bo jak ze znajomymi graliśmy, to takie coś miało miejsce. Aha. No to zobaczymy za chwilę. Można pięknie sobie nawiedzać murki. Chodź, postraszy mi dużego ptaka. Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, bo no. On nam tyle napsuł nerwów, nie? Znowu mi się mylą mapy. Czekaj, jajko sobie postraszę, czy coś. A czekaj, bo mi się chyba... O, mam powrót starej mapy? Nie, nie mam powrotu. To tyle sobie spędziłem w jednym odcinku. A, czyli jednak nic takiego. Ojej, szkoda, że nie można go ukraść. Teraz no. Mi nikt nie może zrobić, to... Biedny, o Boże! Było śmieszne. Popiołki tylko z niego zostały. I po popiołach. Wow. To jest przykre. Chodź, może te świnki jeszcze podenerwujemy. A tak, właśnie, można ich zamienić w świniołaki. To jest tak? Tak. Ja to nie widziałam nawet. To widzisz. A jest 80 dzień, prawie. Za dzień będzie 89, 80 dzień. I to znaczy, że przetrwaliśmy 78 dni, nie? Bo ja już umarłem, chociaż nie, bo umarłem w 79, czyli można powiedzieć, że przetrwaliśmy 79 dni. No, no można powiedzieć. Niezły wynik nawet. Jak na celowe zabicie się, nie? No tak, no gdyby teraz można było dodać DLC, a nie trzeba było nowego świata tworzyć, to pewnie by ta seria dłużej potrwała, nie? No tak, właśnie myślę, że teraz to by już i tak nic nie mogło nam za bardzo zagrozić. No jedynie jelenio-cyklop, ale on też no, byłby właściwie dosyć łatwy. I świnka jedna, i tu jest świnka, i tam jest świnka. Okej. Okay. To ja się zajmę tą. A no ucieka i co? A to moja się zamieniła w świniołaka. A twoja trafna była. Piękny świniołak. Sobie tak biega teraz. Nawiedzę im dom. W ogóle fajnie było, jakby po nawiedzeniu domu on się zamieniał w ten zrujnowany. No. Patrz, pokażę ci, jak się to robi. Widzisz? A jak ty to zrobiłeś? Tak samo jak ty, tylko że mi działa. To... Ja jestem po prostu piękna i urocza, no. No spróbuj. No. Czekaj, bo to musisz zrobić tak, wyczuć teraz. Rozumiesz, jak ono stoi, to musisz to zrobić. Ty tak znienacka mówisz. Tak. Chociaż teraz w ogóle te faktycznie są jakieś odporne na duchy. No bo mówię ci, one były za mało razy jeszcze przeleciane duchem. Przeleciane duchem. Tak. No to śmiało możesz je przelecieć wszystkie, jak chcesz. No chciałabym chociaż jedną zamienić. To jakiś reproduktor świniołaków, a ja co? Wow. O, jest jedna moja. Dla mnie. Wiesz co, myślałem, że przez chwilę myślałem, że świnia ma na imię Putin, ale ma na imię Puffin. Puffin. To byłoby złe i niepoprawne politycznie. No właśnie, więc tak to mnie właśnie zdziwiło, że w ogóle to by się tu pojawiło. Patrz, podwójne nawiedzenie, to powinien być podwójny świniołak. No. Ale jest jednorazowy świniołak. Okej. Okay. Jeszcze tu mam jakąś świnkę. Tam jest jeszcze jedna. Ciekawe, czy może nim wznieść ogień. Fajnie było podpalić jeszcze ten las. O, wow. A ja kiedyś przecież zrobić? Podpaliłam, będąc duchem, wszystko, nie? A może tylko podpalałaś, jak miałaś niską psychikę? A nie, ja nie byłam duchem, ja miałam właśnie niską psychikę, ale czekaj. Wiem, wydaje że mi się, ścinać... że będąc duchem też coś podpaliłam. Coś mi się wydaje, że coś można podpalać. Także nawiedzam wszystko, co się... O, podpaliłem drzewo, tak. Dało się. Popatrz. Jak to pięknie. Dobra, mamy świniołaka. Czekaj, drugą stronę spróbuję podpalić jakoś. Jestem się... Ja drzewca wywołałam! Jestem się mega dumny, że jak to pięknie płonie. Biedny świat. Drzewiec, Staszek, nie idź tam.
Ciekawe w ogóle, czego ta gra teraz ode mnie oczekuje, że co ja zrobię, że gdzieś się uzdrowię? Przecież tu nie ma w ogóle niczego do uzdrowienia się. No chyba, żebyśmy znaleźli jakiś ołtarz. O, też podpaliłam. No, no już się ściemniło. Czekaj, zobaczę, czy drzewiec pójdzie do tych, do świniołaków i będą się lać. W ogóle jest świniołaki pouciekały. O, król świński, jemu też mogę coś zrobić, jakie kuku czy coś? Chyba nie, on jest ogólnie... O, nawiedziłam go. A jak go za dużo razy nawiedzę, to co? Schudnie? Wątpię, wiesz, on jest na ścisłej diecie, to mu nawet nie pomaga też, on więc... ma charączko, że nie. No. No to widzisz. Ja sobie nie tutaj pościnam jeszcze trzeba. O, Staszek, chodź Staszek, jeszcze raz cię nawiedzę, może się podjarasz. O, teraz ładnie świecisz, Staszek, masz taką chodzącą latarnią. Ja ciągle nawiedzam. O, podpaliło się. Ja ci mówię, kiedyś jak ze znajomymi graliśmy i wszyscy padliśmy, no to po prostu było odliczanie i tyle. O, widzisz, pająki. To myśmy jeszcze zakładaliśmy ten świat, kiedy nie było trybów gry do wyboru. I ten tryb, którego właśnie nie było, bo tak jak mówię, to tam wtedy nie było żadnych trybów gry. No to ustawił się chyba na taki tryb gry, w którym po prostu możemy grać i grać nawet duchami. Możliwe, no ale granie duchami jest troszkę bez sensu, no w sumie co my robimy, latamy i niszczymy cały świat. No właśnie. To taka apokalipsa. No ale jak powinno ktoś nas chce zamienić w zombie. Albo, nie wiem, jakoś przyjść na świat teraz świnią, to by było fajne, żeby grać sobie świnią. Reinkarnacja? Ale jest taki mod, który wprowadza granie tym, Birkerem, nie? Kim? Tym takim gigantem, czekaj, on jest gigantem jesieni, nie? Ojoj, Staszka podpaliłam! Czekaj, będzie mi bił? To jest borsuko-niedźwiedź, no właśnie. Aha, ten. I on chyba jest gigantem jesieni, chociaż nie, sorry. A nie ten? Łosiogęś? Albo on jest... My się teraz zastanawiam, nie? Czemu mam z tym problem? Zaczyli leniocyklop jest na pewno gigantem zimy. Potem jest gigant wiosny i to jest gęsiołaś właśnie chyba? Chociaż nie. No tak, gęsiołaś. Czekaj, bo teraz... Na pewno wiem, że ognista mucha jest w lecie. No tak. I teraz pytanie... Nie, wydaje mi się, że gęsiołaś jest gigantem wiosny, a borsko-niedźwiedź jesieni. Nie wiem, sprawdziłem po nagraniu. Gdzie ty jesteś? Ja jestem tu sama na mapie, ojoj. Ja też nie wiem. W ogóle pająki mnie tu jakieś osaczyły, Staszek się zaczął jarać, przestał się jarać, oj. O, jest Staszek. Może on jakby urósł w oczach. Masz jeszcze jakiś pomysł na jakieś akcje ciekawe? No w sumie nie mamy kogo już tutaj mordować i nękać. Ja już Staszka nawet podpalać nie mogę. O, i świnkę nam roztygowała. Ciebie nawiedzę, bo ty śpisz. Tak się zastanawiam. No właśnie chyba nic tutaj nie ma takiego. Mogę ścinać drzewa. Możemy jeszcze sobie całkiem nieźle poegzystować duchami. No ale co z tego, jak nic nie możemy podjąć? No właśnie. To patrz, świnki nam morduje, Staszek. Niedobry Staszek. Ja Staszka już podpalić nawet nie mogę. Czekaj. A czekaj, zobaczę, czy domek mogę podpalić, jak go będę nawiedzać. Chyba nie. Nie mogę go podpalić? Albo nawiedzić? Ja go podpaliłam, ale on już jest taki przewiedzony, słuchaj, przeze mnie, że nie da rady. Za dużo razy po prostu przeleciały. Tak. Dobra, ja mogę jeszcze dodać, że w mojej serii teraz, w kolejnym sezonie, będzie większa ilość osób niż tylko ja i ktoś. Więc myślę, że będzie dość ciekawie. To ja jeszcze mogę od siebie dodać, że możliwe, kiedy pojawi się już Together w takiej pełnej wersji, chciałbym zacząć robić do niego w końcu poradniki odnośnie wszystkich nowych elementów, które zostały wprowadzone, także jeśli ktoś by był tym zainteresowany, no to za jakiś czas może odwiedzić mój kanał. Tak, więc jak chcesz, to zapraszamy do ciebie. No, chyba tutaj nie ma już, wiesz, nic do roboty. Znaczy, no chyba, że kogoś interesuje walka świniołaka z pająkiem, no to ewentualnie możemy tutaj poczekać i pooglądać. To jest w ogóle zacięta rywalizacja, bo świniołak jest niezłym idiotą, ale... No popatrz na tego pająka i chyba do tego świniołaka. Przed tym świniołaka dopadły trzy pająki, no to wiesz, jak skończył, nie? Patrz, no i chodzi, ucieka, ale nie zaatakuje, no bo po co, nie? Może to jest, wiesz, masochista. O, berwał. Bo on trenuje biegi.
Chodzi jakiś przestępca z rękami w górze. Ale pająk nie odpuszcza. Nie, naprawdę on go zniszczy. Myślę, że to już jeszcze parę ugryzień i po świniołaku. Spróbuję go zatrzymać może jakoś. Cokolwiek zrobić. No nie bój się go. Ojej, no i uciekł sobie. No i popsułeś. I no i zasnął, zwracaj. No i zasnął sobie. A to sobie dalej biega. Świniołak bez wzruszenia, nie wykorzystał tego przeciw wrogowi, nie? Patrz. Nie, bo to jest zacięta rywalizacja, to jest... Nie wiem, czy ktoś ogląda, ale jest też taka seria na YouTube, Don't Starve Arena, którą prowadzi jakiś gość, nie wiem dokładnie kto. W każdym razie tam też są takie różne pojedynki, ale nie wiem, czy były tak zacięte pojedynki... Popatrz! No, czy były tak zacięte pojedynki jak tutaj, to ja nie mam pojęcia, no. Ale jest uroczy, jak śpi, weź go nie budź. No, chciałam sobie przybliżyć, zobaczyć, jak śpi. Czekaj, dokładnie takie ząbki mu zostają. O. Zobacz, jaki on jest uroczy. Ale widzisz, on ma taką jakby twarz trochę smutną, nie? Tylko wkurzoną. Ma kąciki ust skierowane ku dołu. No, ale ząbki mu dwa wystają. No, ale... O, budź się. Dobra, wystarczy tego spania, nie? No właśnie, idę, że on chce spać. No, coś trzeba tutaj robić też, nie? No. Już bez ludzi. No, ja myślę, że tym bardzo pozytywnym, zwycięskim akcentem pająka możemy zakończyć odcinek tak. I ten sezon. Jak o, patrz, tu drugi śpi. Mamy dwa. O, i tam na górze jeszcze te wojowinki śpią. No, o, i Staszek chodzi. Tak. Znowu, po raz kolejny. Wśród swoich biednych przyjaciół spalonych, to musi być uczucie, wiesz. Normalnie szok do niego. A jego już się nawet podpalić nie da. No właśnie szkoda. Można go tylko trochę ochować. A, dobra. No to ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. No i właściwie to Madzia zaprasza was na kolejny sezon. No i chyba tyle. Nie? No, chyba tak. Kolejny sezon już w kolejnym tygodniu. Mam nadzieję taką. I też mam nadzieję, że równie dobrze go odbierzecie jak ten, bo wiem, że zawsze pytaliście się o serię z Don't Starve, więc myślę, że kolejny sezon też wam się spodoba. Dobrze, no to dziękuję wam bardzo za obejrzenie całej tej serii i nie tylko tego odcinka. No i zapraszam was w takim razie i na sezon, no i w przyszłości na jakieś tam poradniki, może jeśli wyjdzie w końcu ta pełna wersja Together. I życzę wszystkim, którzy nie mają, żeby ona wyszła jak najszybciej. Bo to i żebyście jest... mieli. No właśnie. No, to jest po prostu dziwne, że jej tak długo nie ma. Dobra, ale nie przedłużam. Ja wam bardzo dziękuję, no i oczywiście muszę się z wami pożegnać, więc powiem po prostu tradycyjnie na razie. Pa!